Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Wieznarski i jestem specjalistą do spraw agronomii w firmie Golden Corn. Dzisiaj jesteśmy w Unii Jowica w gospodarstwie państwa Bardowskich. Witam panie Grzegorzu. Dzień dobry. A w dużym skrócie pojedziemy na pole, gdzie posiane są buraki cukrowe i wysiejemy pogłównie nawóz Vervactor. Zapraszamy. Jesteśmy na polu, gdzie zasiany jest burak cukrowy. Jak wszyscy wiedzą, bardzo ważny jest tutaj potas, dlatego też wybór nawozu nie jest przypadkowy. Forma potasu siarczanowo-chlorkowa i przede wszystkim przedłużone działanie. Nawóz jest po pierwsze dostępny od razu po zastosowaniu, ale też na przestrzeni miesięcy powoli uwalniany dla rośliny. Dodatkowo jest też wapń, jest magnez, jest siarka i bardzo ważny dla buraka sód. Przed wjazdem na pole trzeba oczywiście tutaj wykonać podstawowe ustawienia, czyli wybrać dawkę 200 kg, wybrać nawóz, Vervactor, szerokość robocza to 24 metry i wprowadzić takie podstawowe ustawienia, które pozwolą dobrze dobrać dawkę. Współczynnik kalibracji. Mam tutaj w rozsiewaczu też wagę, także na bieżąco ten współczynnik będzie się zmieniał i dobierał sam ilość nawozu, niezależnie od tego, z jaką prędkością będę się poruszał. Tutaj te buraki od początku miały pod górkę niestety. Nawalny deszcz po siewie zaklepał ziemię i te wschody nie są idealne, obsada również. Ja z kolei pamiętam taką sytuację, jak mój tato wysiewał za dużo potasu na pola, później się zastanawiał, dlaczego te rośliny nie chcą wschodzić. No, okazało się, że oczywiście teraz już wie, za wysokie zasolenie. W Vervactorze akurat ten poziom jest dużo niższy, także jest bezpieczniejsze dla takich wschodzących roślin, ale też dodatek wapnia, prawda, że zakwaszenie też jest niższe, co pozytywnie wpływa oczywiście na wschody i na wzrost. Nawozy firmy Golden Corn produkowane są w zakładzie w Lubieniu Kujawskim. Tam polihalin ulega rozkuszeniu na pył, a następnie procesowi agregacji. Nawozy firmy Golden Corn dostępne są u dystrybutorów na terenie całej Polski. Granula w polu, praca wykonana. Po mojej stronie to już wszystko, teraz tylko wody trzeba.